Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon. Na początek synchronizacja, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Dziękuję. I jaki poziom byśmy teraz zrobili? Skończyliśmy ten poziom. Skończyliśmy poziom Sergeant Birda. Skończyliśmy tamten poziom. Więc pozostał nam tylko ten. Ten za górą. I tutaj ten poziom Counter Speedway. I to jest Speedway. Nie wiem, co w Speedway będzie robił ostatnio. Więc może nie tu, bo ten poziom jest dosyć taki, co trzeba się na nim nałazić, a tego mi się nie chce, przyznam. Więc pójdę sobie tutaj. Takie trochę przemyślenia. Pogadajmy z Hunterem. When you see a ladder or walls that look climbable, just jump onto it and you'll grab it with your claws. No shit, Sherlock. Bym się nie domyślił. Coś tam było spooky. Jedne spooky, jakie znam, to spooky z House of Jumpscares. W sumie można by kiedyś nagrać. Taki horror. Dobra, oczywiście od razu kogoś tutaj musi gonić coś. Oczywiście my tutaj musimy zrobić rozwałkę, żeby nie powiedzieć brzydko. Coś tu jest takiego specjalnego. No i widzicie to w wodzie? Tak, no to nie możemy się natknąć. Dobra, porozmawiamy z tym gościem. That gator was mean. I thought I was a goner. Thanks for saving me. Pierwszy raz widzę, że ktoś tutaj rozmawia tak, wiecie, od środka. Powiedział, że tekst się wyświetlał po środku. Fajne. Dobra, więc musimy zapalać te latarnie. Takie jest zadanie ogólne tego poziomu. Tego Rajnoka. Jak byłem mały, to zawsze myślałem, że to są miśki. Tak wiem. Te małe myślałem, że to są nosorożce, ale te duże to bardziej by mi się wydawało, że to są misie jakieś. Po prostu za dużo się naglądałem misia Paddingtona. Pozdro dla tych, którzy pamiętają tą bajkę. Uwielbiałem ją. I misia Yogiego. Kurde, był jeszcze jakiś taki miś? Który, no puchatek, ale no. Niezbyt to lubiałem. Co jeszcze było? Niedźwiedź w dużym niebieskim domu. O, to było świetne. Bajka. Oglądało się. Dodatkowo jeszcze to była jedna z tych uczących bajek. A nie jak te dzisiaj bajki, co odmurzają. Sonic Boom! No. Przepraszam. Taki mnie kaszelek trochę mnie tutaj drapie w gardle. No. Ale spokojnie, to nic takiego, Jakoś się z tego... jakoś się wyleczę. Spokojnie, rosołku się napiję. No. Ojejny. Tu jest chyba klucz potrzebny, nie wiem. Tak, jest klucz potrzebny. A masz! Aha. A skoro taki temat bajek w wyniku, to... Możecie napisać w komentarzach, czy jakieś, może, nie wiem, kreskówki teraz oglądasz, czy coś. Czy też mój taki... O, Michaela Jacksona uratowaliśmy. Czy podzielacie też mój taki komentarz, że dzisiejsze bajki po prostu odmurzają, a te wcześniejsze były takie pouczające bardzo? Bo szczerze powiedziawszy, właśnie ja tak uważam, bo z perspektywy czasu to sądzę, że te bajki mnie dosyć sporo nauczyły. Bajki angielskie też się przyczyniły do tego, że dzisiaj na przykład też opanowałem brytyjski akcent, przez co niektórzy to tak na wpół to przeklinam, bo przez to teraz mam problemy z językiem polskim, w sensie wymawiania niektórych rzeczy. I muszę po prostu spowalniać, żeby coś wymówić tak poprawnie. Więc no ma to swoje plusy i minusy, ale sądzę, że to rozmawianie po
polsku z moim problemem z wymawianiem. Z moim problemem z szybkim mówieniem po polsku, to da się jakoś przeżyć. Ała. A masz. This door is jammed shut. Only the power of gems can hope to move it. No dobra, ale... No, your haiku poetry stinks. Dadgummit dragon, just cough up those stinking gems and I can go home. Chyba to jest po prostu dla takich poetyckich tekstów czy coś w tym stylu. Albo jeszcze może być coś takiego, że po prostu... nie wiem. Może po prostu... Może jak jest jakiś mały tekst po prostu, to twórcy się nie patyczkowali zrobieniem... Po prostu chcieli, żeby to może ładnie wyglądało. O. Ale tak, właśnie pominąłem sobie Moneybugsa. Co jest po prostu najłatwiejszym pominięciem w historii. Jak widzicie, to są drzwi, których on blokuje. I o dziwo te drzwi... Widać je. Bo inne drzwi, jakie blokuje Moneybugs w Spyro 2 i 3, to po prostu twórcy się nie chwapili z tym, bo nie dało się tego w żaden sposób pominąć. W legitny sposób nie dało się tego pominąć, jak tutaj. No i po prostu... Nie dali po prostu tekstury, chyba nawet modelu. Tej po drugiej stronie. Całkiem sprytne. Ale też, no jak widzicie, ryzykowne. Bo przyjdzie sobie taki piksel i zacznie pomijać różne rzeczy, no i później widać niedopracowanie twórców. Dobra, tutaj mam sobie poskakać, trochę podżywać. Aż mi się przypomina jeden z poziomów Spyro 2. Wracaliśmy w Franka. Już nawet nie wiem, jakie animacje były, a jakie nie. Po prostu tego nie skipuję. Bo się okazało, że jakaś nie była, ja bym pominął i ból dupska, bo piksel pominął. Ja bym nie chciał pominać. Dobra, gdzie było? Opsiu. Idziemy do tej skrzynki. Skrzynki skarbów. Myk. Kurde, ale trochę na moje to jest takie trochę lenistwo, żeby używać modeli ze Spyro 1 jeszcze. Bo no czcionka chociażby nawet cyferek jest ze Spyro 1. W sumie no cała czcionka jest ze Spyro 1. No mogli już to jakoś ulepszyć, bo widać... Wait, what? Uff. Widać po prostu, że Spyro... Między Spyro 3 a Spyro... jeden jest niesamowity skok graficzny, jak na moje. I po prostu aż dziwię się, że Insomniac nawet się nie pokwapiło o to, żeby zmienić czcionkę. Takie trochę lenistwo, przyznam. The tea lamps are lit. Now I'll tell you the secret of what's in this house. A creepy wizard lives inside but hates the light. He has awoken. He swore to destroy whoever lights the tea lamps. Better you than me. Dzięki. Więc walka z minibossem. Czyli z tym panem, który rzekomo jest czarodziejem jakimś. Musimy jego bomb użyć przeciwko niemu. Oczywiście lamię. Easy. Aha, dobra. Już rozumiem, więc jakieś 4 do 5 hitów jest potrzebne, żeby go pokonać. No i oczywiście sami nie możemy go pokonać, bo... O co? Ale... Nie, w sumie nie mam tego. Tutaj nie ma tego upgrade'u. Od razu wam tak zaspoileruję, że przeciwnie się ze Spyro 2, to właśnie nie dostajecie żadnego bonusu. Jak Spyro 2 dostawaliście ten mega zarąbisty blast, tak tutaj nie. Ale w sumie to by mogło być takie fajne wynagrodzenie do Spyro 3. Że wiecie, po przejściu gry by wam się chociażby nawet odczytywał save, że o, wy 100%owaliście Spyro 2, dostajecie taki zarąbisty bonus. To by było epickie jak na mnie. No i przeszliśmy bossa.
Nice. Więc teraz chodźmy tutaj do bonusowego poziomu, że tak nazwę to, Shili. This swamp smells so sweet. The springtime trees are fragrant. I'm off to kick butt. Wychodzę, żeby skopać dupska. Dobra. O nie, czyst... Ja pierdzielę. Po mojej reakcji możecie się domyśleć, że po prostu nie lubię tego poziomu. Ponieważ widzicie tych dwóch? Musimy ich przeprowadzić. Aż do końca. Że tak to nazwę tego poziomu. Z czego, szczerze powiedziawszy, bardzo mi się nie chce robić, ale w końcu to jest lesbo i muszę to zrobić. No cóż, wszystko dla widzów. Żebyście zobaczyli, jak się męczę i żebyście mogli żebyście mogli się ze mnie pośmiać. O. Uff. Polski język taka trudna. Dobra, tym razem nie zrobię tego samego błędu. Widziałem to pęknięcie w ścianie. Mnie tutaj nie oszukają. Znowu widziałem. Bo już się nie dam nabrać na kolejne takie rzeczy jak z pierwszego poziomu. Nie z pierwszego poziomu. Z ostatniego, nie licząc speedwaya poziomu, gdzie po prostu nie zauważyłem jednej jaskini i przez 3 odcinki raptem szukałem tych 15 klejnotów. Plus jednego jajka. Ale o jajku sobie przypomniałem dopiero przy ostatnim. Dobra, pyk, pyk. Od razu tutaj zbieram... od razu tu zbieram... całą resztę. Bo... wszystkie klejnoty, żebym po prostu nie... później nie latał tutaj jak głupi. I tak, ludzie, ja się chyba... z pół godziny się męczyłem, jak miał sobie... na jakimś livestreamie Michała ze Spyro 3, to ja sobie też ogrywałem Spyro 3. I chyba z pół godziny się męczyłem, żeby dotrzeć tutaj do tego klejnotu, który był. No, jak widzicie, okazało się po prostu, że wystarczyło kopnąć. Ja mam szczęście po prostu. W ogóle ile jeszcze tych klejnotów zostało w tym poziomie? 4. Okej. A, jeszcze nawet wiem, gdzie są. Pyk. No, wiedziałem. Okej. We have the bombs here. We must destroy the egg cage. But we just go boom. Kangaroo can help. You can clear the pass for us. Will Sheila help us? Nie było Klara, a gadajmy jak kompletni idioci. Freestyle! Aha, tu miał być rap, okej. Yes, it's bombing time. Here I come, my little eggs, to free you at last. My little eggs, proszę. Dobra, i oczywiście, co z tego, że mają takie wielkie okulary, jak i tak włażą we wszystkie przeszkody. Ale rym. Więc muszę ich przeprowadzać. Tak, muszę nawet grzyby wciskać. A jak myślicie, że można być po prostu takim cwaniakiem i po prostu sobie przejść tak o, że najpierw sobie przejdziemy i wszystko rozpracowamy? Nie, bo tu się wszystko respawnuje. Nie ma tak dobrze. Nie! Nie idziesz tam! God damn it! Stary! Takie masz wielkie bryle, a nie możesz nawet zobaczyć jednego głupiego głaza. Dodatkowo, god damn it! Możesz po prostu przejść prostą, zwykłą drogą tam. Trzymaj się drogi. Just do it! Ale nie, po co? Po co? Przecież oczywiście biednemu Pixelowi trzeba zrobić na złość.
Nikt mnie nie lubi. Nawet gry mnie nie lubią, tylko mnie chcą jeszcze bardziej uchrzanić, żeby brzydko nie powiedzieć. Ale on jest takim chamskim trollem, jak zauważyłem, bo... Ja pierdzielę, serio? No jak widzicie, respią się. Dobrze, że przynajmniej na Sonic Forum nikt mnie tutaj nie... No serio, kurde! Swoją drogą to zapraszam na Sonic Forum. Świetne community. Link... Prawdopodobnie będę wklejał od teraz link w opisie po Sonic Forum. Świetna atmosfera, polecam forum bardzo. A już w szczególności czat. Często tam przebywam. Znaczy często, no. Od teraz będę często przebywał, obiecuję. Zapomniałem sobie o tym, wspomnieć, że jesteście gladiatorzy, a chciałem to zrobić. Jeśli nie wiecie, ja mniej więcej to nagrywam tak chronologicznie, jak to wstawiam. Jedne sobie tak zrobiłem, że nie chciało mi się teraz nagrywać Sonika, po prostu bardziej chciałem rozruszać palce, że tak to mogę powiedzieć. Więc po prostu Sonika nagrywam dzisiaj ostatniego. No i po prostu tak wyszło. W którą stronę skręcisz? Błagam, że w tam. Yes. Swoją drogą, ten chyba będę musiał walnąć dwa razy. I myk! Pracowaliśmy Peggy. O Boże. Widziałem ładniejsze smoki. One egg cage remains. Will you now help my brother to freeze the last egg? Nope. If you clear my path, I can blow up the egg cage. Poor captive eggs. Captive eggs? Ja nie mogę. Yes, it's bombing time. Here I come, my little eggs, to free you at last. Ja pierdzielę. Ale tak, żeby powiedziałeś, co to za haiku? No i oczywiście ten będzie zupełnie inną drogą. Znaczy, nie zupełnie, ale... W większości inną drogą będzie łaził. Po prostu, żeby mi jeszcze bardziej życie utrudnić. Nie! Okej. Okay. Hop. Stary, nie! Chłopie, mogłeś po prostu iść prosto! Mogłeś iść... Zostanę depresji, powiedziałem. Po prostu deprecha pełną parą będzie. Myk. Błagam, nie rób okrążenia, no co ten... No oczywiście będzie musiał zrobić okrążenie, co nie? No tak, no bo go coś pewnie zjadło. Nie, chłopie. Ale fart! Jaki fart po prostu, nie! Całe życie na farcie. Michelle? Bo uratowaliśmy Michelle, nie jestem pewien. The eggs are all free. Two dragons are born today. Sheila's my hero. Słaby rym. Aż zobacz, to muszę dwa razy wbić. Tak, muszę to dwa razy. Pewnie to było po prostu tak dla zmyły, żeby po prostu ktoś tutaj zawału dostał, że on przejdzie sobie po tym. Ale no dobra. Co mi jeszcze zostało tutaj? Zobaczmy. Find Shiny the Firefly. Okej, to powinno być łatwe. To chyba jest jeszcze w jakimś innym mini poziomie, minigierce, to coś takiego. W każdym razie mamy znaleźć jakiegoś robaczka świętojańskiego, coś w tym stylu.
Nie pamiętam teraz, jak te robaczki się dokładnie nazywały, tak, znaczy niedokładnie, a... Aha, to jest on, spoko. Darn egg. Przez chwilę myślałem, że powiedział damn egg. No to weźmy Teloniousa. Boże, jakie imię. Sześć jajuszek uratowanych. Kolejny poziom za pierwszym razem na 100%. To jest jakiś kolejny sukces. Kurde, 20 minut, nie starczy mi czasu. Więc sobie chyba zrobimy speedway po prostu. Tak sądzę. Bo... O, wyleciało mi życie, jak fajnie. Więc ja sobie zrobimy speedway, bo jako już nie starczy mi czasu na nic innego, to sądzę, że chyba... To będzie najlepsza opcja, po prostu. Ojej, przepraszam. Dobra. Jak to play? Oczywiście, że time attack wpierw, bo nie lubię tutaj tych wyścigów. W sumie to jest wyścig, z którym miałem najwięcej problemów, tak się wam przyznam. Tak między bobrem a prawdą. Tak. Atakujemy farmę, rozwalamy z jakiegoś powodu biedne owieczki i ich traktory, bo jesteśmy hamem, prostakiem. I teraz atakujemy biedne krówki. Nie wiem, ta gra to jest po prostu, nie wiem, jakiś chyba propaganda. Że biednych ludzi tutaj, którzy nie umieją sobie poradzić w życiu, trzeba atakować. Ja nie mogę, o czym ja mówię w ogóle. Ja z każdej gry po prostu zrobię coś złego. Z każdej. Ta różowa pantera to już sama z siebie robi, więc... zło. Potwierdzi to chyba kapibar. Chyba każdy nawet potwierdzi. I... myk! Dziękuję bardzo. Skomplitowałem. I przegrałem jednocześnie. Nice. Continue. Mój czas. Jej! Mam najlepszy czas. Szukam Huntera? No dobra, spróbuj. A, przecież jeszcze jajko muszę brać. Uratowaliśmy Gawina. Gadzina. Haha, ale śmieszne. Okej. Okay. Dobra, spróbuję. Okej. Okay. Więc tutaj chyba się pojawia ten power-up z rakietami. Od razu mówię, że ten wyścig to w całym moim marnym życiu przeszedłem raz. Dobra, tego oszczędzę jeszcze z tą rakietą, bo on jest w miarę łatwy do wyprzedzenia. Tylko tego. Haha. W ogóle on się starał tutaj jak najlepiej przeżyć. Będę się starał jak najlepiej przelecieć. Bardzo przecież to dobrze brzmi. Dobra. Ja tu bardziej wolę używać tych rakiet, bo oni wtedy bardziej spowalniają. No, chyba to dłużej trwa, niż gdybym ja po prostu sobie przyspieszenie wziął. Ale to jest tylko moje skromne zdanie. Okej. Okay. Coś... No coś czuję, że to przegram. Okej, okay, użyję tutaj dopalacza. Swoją drogą chyba nikt nie używa dopalacza, który jest tam za oknem. Dziwne. Już widzę, że zlamiłem. No. No te rakiety też mają swój czas, dopóki się nie zdespawnują. Co czasem jest troszkę chamskie. Czasem tylko. Tu jest przyspieszenie, serio? Ej, teraz to zauważyłem w sumie. Dobra, chrzęść te rakiety. Gramy fair. Okej, okay, cały czas się zbliżam do tego żółtego, tylko że właśnie nie chcę się zbliżyć, a chcę go wyprzedzić. Zbliż.
Okej. Chodź, G. A ja nie widzę nawet tego, który jest już na pierwszym miejscu. On jest tak daleko, czy... Dobra, tam jest. Ej, nie jest aż tak daleko, przyznam. Mam jeszcze szansę. Mam szansę i to powiedziałbym nawet, że całkiem takie niemałe. On tam jest, dobra. Oj, chyba się pośpieszyłem z tym stwierdzeniem. Ja w szczególności, że teraz ominąłem jeszcze tą gwiazdkę. To już w szczególności. Ja już przegrałem. No cóż, warto było próbować. Try again. A już to zostało wyzwanie Huntera. Lel. Chyba tego drugiego też ominę ze strzelaniem go, bo jak widzicie, ja tu całkiem nieźle sobie radzę z tymi... Powiedziałbym, nie wiem... Trzema. Ale rym. Dobra, jak już tutaj mam rakietę, to tego już... Temu już dam tę rakietę, żeby się cieszył. Dostał rakietę, ucieszył się. No jak widzicie, ja już jestem na trzecim miejscu. Ale widzę, że ktoś tu mnie dogania, czego nie lubię. Chyba powinienem... Do tej gwiazdki to ja chyba powinienem lecieć bardziej przez tą całą... Dobra, chrzę się gościu. Nie, jest to dole. Przez ten mostek. Something. A tu, nie no, tyle jest tu gwiazdek, że ja tu się cały czas dowiaduję, że są jeszcze jakieś dodatkowe gwiazdki, kurde. Człowiek się całe życie uczy, pamiętajcie o tym. Dobra, w pewnym razie jestem już na drugim miejscu, to jest znacznie lepsze niż wtedy, kiedy... niż przy mojej pierwszej próbie. No, mi się z rympą poliło. Po prostu świetnie. Nie no, jestem po prostu najlepszym tutaj ścigaczem we wszechświecie. Po prostu nie ma lepszych ode mnie. 10 na 10. Nie polecam. Ale mam jeszcze jedno okrążenie do nadrobienia. Sobie strat. Jakbym się nie zatrzymywał, to by było bardzo mile widziane. Nie cierpię mojego pecha. Dobra, ten dostanie raz. Jak zwolni, to... Jak przyspieszy drugi raz, to też dostanie. O! Co? Jaki fail po prostu. Dobrze, że mogę mu przegrać też silnik. Wiem, że to nie jest fair, ale no... No, życie jest nie fair. Trzeba nauczyć tutaj świnkę. Czy są świnki w ogóle? Chyba tak. Pierwsze miejsce. GG. O 3 sekundy poprawiłem. Ja nie mogę. Dobra, no to jeszcze znajdźmy Huntera. Ojemy. Szemp. Jak wiecie, to jest... You got the Shemp. To jest linia w każdym Spyro. For some reason. I po prostu jest taki gag w firmie Insomniac, że po prostu jak ktoś coś chrzani, to mówi you got the Shemp. To jest prawdopodobnie nawiązanie do Spyro 1, gdzie tam właśnie był Dr. Shemp, z tego co pamiętam. Jeżeli złe imię, wiem, że był Shemp, ale to pierwsze, czy to był doktor, to już nie pamiętam. Doktorów znam tylko dwóch. Hu i doktora Emmeta Browna z Back to the Future. Jeszcze Gordona Freemana, ale no, to niezbyt się kosmie. Gdzie jest Hunter? On był w jednym z tych takich śmiesznych domków i mogę przysiąc, że po prostu
Sądzę, że to było tutaj. No, wiedziałem. Tylko nie od tej strony chciałem wejść. But there are sheep saucers and space cows all over this place. We gotta stop them before they abduct anybody. A nie mówiłem, że Hunter będzie miał obsesję na punkcie owiec? I'm gonna strap on my jetpack and blast some space cows. Let's do this. Look out, cows. Here I come. Here I come. No więc takie powiedzmy, że Space Invaders w 3D. Coś w tym stylu. Więc musimy po prostu to coś, co jest podobno nazywane krową, ratować, co nie jest trudne. Pewnie teraz zapeszyłem. Ale dobra, jolo. Okej. Okay. Nie wiem, bo cel, to jest mniej więcej takie trochę autonaprowadzanie, tak zauważyłem, bo chociaż nie celuję w te krowy, to i tak... Tak te strzały mniej więcej na nich lecą, co jest bardzo fajne, bo po prostu szczelnięcie w nich to jest łączne z cudem. Jakby się tak bez tego auto naprowadzania próbowało strzelać. Okej, okay. w nich. Fajnie by był taki licznik, bo coś, żeby samemu można było tak Hunterem sterować, to by było też fajne. Pamiętam, że była taka epicka gra, w której się porywało... Była chyba jakaś nawet flaszówka, że się porywało po prostu domy i tak dalej. Statkiem UFO. I strasznie to lubiłem grać, jak byłem takim małym gówniarzem. Nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale co było fajne. Był też sequel, w którym musieliśmy obraniać to miasto. Nice. Uratowaliśmy Roberta, albo Roberto. Lol. Jakiś typ w bańce się zmieści. Nice, więc zdobyliśmy wszystko. Ja tutaj robiłem różne fajne rzeczy, kiedy ty sobie latałeś. Nie no, dzięki Sparks. Jesteś po prostu najlepszym kumplem. A więc, no co ludzie, no to by było chyba na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku prawdopodobnie zajmiemy się tym poziomem, ale nie jestem... Ja w sumie wam powiem nazwę, bo nerwia mnie to moje mówienie tym poziomem, tam do tamtego poziomu i tak dalej. Więc prawdopodobnie w następnym odcinku zajmiemy się Enchanted Towers. No i co, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć, pa pa. Do zobaczenia za tydzień.